Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń sportowych minionego tygodnia. Śląsk Wrocław podtrzymuje swoje czarne serie. Piłkarze WKS-u wciąż pozostają jedynym zespołem w Ekstraklasie bez wyjazdowego zwycięstwa, a ponadto nadal czekają na wygraną w rundzie wiosennej. W piątek podopieczni Tadeusza Pawłowskiego przegrali na wyjeździe z Wisłą Kraków 1-3, choć ich gra nie wyglądała najgorzej, a przynajmniej do około 60 minuty. Końcówka należała do Białej Gwiazdy, a w całym meczu 3 bramki strzelił Carlitos, jeden z najlepszych snajperów całej ligi. Kolejne spotkanie Śląsk rozegra 18 marca, kiedy na stadionie Wrocław podejmie Wisłę Płock. O wiele lepiej wiedzie się natomiast koszykarzom Śląska. Wrocławianie pozostają w grze o pierwszą ósemkę i awans do PLK, a w sobotę w fantastycznym stylu pokonali na wyjeździe Polonię Leszno. Do sensacyjnego zwycięstwa Śląsk poprowadził tercet Jan Grzeliński, Aleksander Dziewa i Jakub Musiał. Podopieczni Radosława Chyrzego wygrali 5 ostatnich meczów z rzędu i nie zamierzają na tym poprzestawać. W niedzielę 18 marca do Wrocławia przyjeżdża kolejny wymagający rywal, jakim jest Znicz Pruszków. Bardzo dobry występ mają za sobą także koszykarki Ślęzy. Podopieczne Arkadiusza Rusina pewnie pokonały na wyjeździe Pszczółkę Lublin i wciąż mogą zająć nawet pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Wrocławianki dały rywalkom rzucić zaledwie 52 punkty, co na tle poprzedniego wyniku Pszczółki, wygranej 81-56 z Wisłą Kraków, może robić wrażenie. Impel Wrocław odniósł bardzo ważne zwycięstwo. Wrocławskie siatkarki pokonały na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 3-0 i nieco oddaliły się od strefy spadkowej. Podopieczne Marka Solarewicza w ostatnim czasie spisują się coraz lepiej, w końcu wyglądają jak drużyna i potrafią postraszyć nawet zespoły walczące na co dzień w siatkarskiej lidze mistrzyń. Jeśli więc utrzymają wysoką formę, nie powinny mieć problemu z pozostaniem w lidze siatkówki kobiet. Polscy lekkoatleci niedawno zadziwili cały świat swoim występem podczas halowych mistrzostw świata. W tym tygodniu rozmawiamy właśnie z mistrzami świata w sztafecie 4x400 metrów, Rafałem Omelko i Łukaszem Krawczukiem. Ze mną są mistrzowie i rekordziści świata na 400 metrów, Łukasz Krawczuk i Rafał Omelko. Panowie, już ten pierwszy stres, euforia opadła i już bardziej świadomi tego, co zrobiliście w niedzielę w Birmingham? No tak, już myślę, że to pomału do nas dociera i już jakby zaczynamy przywykać do tego, że przy naszych nazwiskach już będzie to, że jesteśmy mistrzami świata i rekordzistami. No także pomału też wracamy do codzienności, bo już trzeba się zabrać za treningi, za przygotowania do sezonu letniego. Także właśnie wracamy z treningu i... No właśnie, prosto z treningu, jak teraz do treningu podchodzicie? Czy czujecie, że już jakąś większą presję na samym sobie, wewnętrzną? Ciężko powiedzieć, żeby już coś się zmieniło z podejściem do treningu. W ogóle te treningi w tym tygodniu jeszcze nie są takie, że tak powiem, ciężkie, bo też ciężko znaleźć dużo czasu na ten trening, a my potrzebujemy z 2,5 godziny, a tutaj z jednego wywiadu jedziemy na drugi wywiad. W międzyczasie robimy przez półtorej godziny trening i to tak to w tym tygodniu wygląda. Ale myślę, że od poniedziałku trzeba już po prostu zapomnieć o tym, co się stało. Może nie do końca zapomnieć, ale nie myśleć o tym, że już jest się mistrzem świata, rekordzistą świata, tylko od początku ciężko znowu trenować. A w głowie, żeby ten rekord, to mistrzostwo świata gdzieś dodawało motywacji do treningu, ale nie do tego, że teraz mogę sobie spocząć na laurach, bo już jestem super. Ale jeszcze wracając do tego biegu, jak rozmawiałem z Rafałem, to on był taki przed tym biegiem, że zobaczymy, nie był taki pewny siebie. Teraz tak już po, wiedzieliście, że walczycie o medal, nie wiem, przed złoty, srebrny, czuliście tą moc, że o to walczymy? Czy to jednak było faktycznie, że ta niepewność zostawała cały czas? Ja też tak trochę zachowawczo podchodziłem do tych mistrzostw. Jak rozmawiałem z kimś, czy to z rodziną, czy z dziennikarzami, ze znajomymi, też tak zachowawczo, zobaczymy jak to będzie, chociaż wiedzieliśmy, że stać nas na srebrny medal, wiedzieliśmy, że stać nas na rekord Europy, ale to co się tam stało, ten rekord świata, ten złoty medal, to nas zaskoczyło. Mhm. Rafał, przed samym biegiem, no ty zawsze kończyłeś tą sztafetę, teraz tak jakby troszeczkę w nowej roli, ta odpowiedzialność też była na was, szczególnie na was duża, bo Karol Zaleski bardzo mocno zaczął, no i wy to musieliście utrzymać, tak? Końcówka to też jest duży wynik, ale utrzymać tą sztafetę na tej pozycji to też była chyba bardzo ciężka sytuacja, no i ty też odpierałeś atak reprezentant Trinidad i Tobago. No dokładnie, tutaj akurat tak się złożyło, że już ostatnie gdzieś tam kilka lat ja kończyłem tą sztafetę, ale trzeba się umieć sprawdzić na każdej zmianie i każda zmiana jest równie ważna i każdy musi tą swoją cegiełkę dołożyć do tego końcowego wyniku i każdy ma swoje zadanie w zależności od tego, jakie ma też predyspozycje.
Także tak jak wspomniałeś, po tej zmianie Karola, no to po prostu trzeba było dalej tą pozycję utrzymywać, a tam też biegali mocni zawodnicy na mojej zmianie. Trzeba było odeprzeć ten atak, który był po 200 metrach. Myślę, że to też trochę ustawiło bieg, bo gdyby jednak tamten atak się udał temu zawodnikowi z Trinidadu, no to też musielibyśmy potem go wyprzedzać, też inaczej by to było na zmianach. Tracić siły po prostu. Prawda? Tracić siły i też te cenne setne, które się też zużyły na to, że mogliśmy po pierwsze rywalizować z Amerykanami do końca, a po drugie, że uzyskaliśmy taki wspaniały wynik. Dużo pamiętacie z tego biegu, czy to takie tylko przebłyski pozostają w pamięci? Czy całe te 3 minuty 1,77 zostało w pamięci? Nie, ja mam w pamięci tylko jeden moment, kiedy po 250 metrach wychodziłem na prostą i po prostu z tego wszystkiego, z tych emocji byłem przekonany, że to jest już ostatnia prosta. Ja już zbrałem się za Amerykanina, do właśnie, którego się zbliżyłem. Bo miałeś taki moment, że chciałeś chyba go wyprzedzać, tak? Amerykanina, już się za niego brałem, bo czułem, wyszedłem na prostą, patrzę, nie ma Jakuba. Mówię, o kurde, to jeszcze 150 metrów. Ale i tak za tym Amerykaninem zbliżyłem się do niego, biegłem za nim do samego końca. No troszeczkę zabrakło siły, żeby się wziąć na niego na końcu, no ale zrobiłem to, co miałem zrobić. Na tym drugim miejscu tą pałeczkę odebrać i na tym drugim miejscu ją dowieść. I taki był plan na ten bieg. Po prostu Karol Zewski miał zejść drugi i reszta miała na tym drugim miejscu tam do tej mety dobyć. A Jakub Krzywino po prostu te plany nasze pokrzyżował, że tak powiem. Cała rozmowa z Łukaszem Krawczukiem i Rafałem Omelko dostępna będzie na kanale tuwrocław.com. Link do filmu znajdziecie w opisie filmu. To wszystko w podsumowaniu tygodnia. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i tradycyjnie zapraszamy za tydzień.